Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie wszystkim mieści się w głowie to, że Bóg ma upodobanie również człowieku grzesznym, że szuka go i pociąga do siebie więzami miłości. Bóg naprawdę kocha człowieka, każdego człowieka, bez względu na jego kondycję duchową. On w każdym z nas rozpoznaje swojego syna lub córkę. On kocha nas, bo jest naszym Ojcem, a miłość należy do Jego natury. Grzech oczywiście zasmuca Boga i Go rani. Ale nie ma takiego grzechu, który zmusiłby Boga do zaprzestania miłowania człowieka. Jest nadzieja dla każdego z nas. My przecież nie jesteśmy wcale lepsi od innych. My jesteśmy takimi samymi grzesznikami, zasługującymi jedynie na potępienie wieczne. Bóg jednak nie odpłaca nam pięknym za nadobne. On prawdziwie jest dobry i miłosierny. On pragnie naszego nawrócenia, zmiany postępowania i czynienia dobra. Bóg na przekór naszym upodobaniom wybiera to, co słabe, ułomne i odrzucone przez ludzi. Wybiera Mateusza, celnika i grzesznika i czyni z niego swojego apostoła i świętego człowieka. Jeśli czujesz się odrzucony przez innych, niechciany przez nikogo, jeśli doskwiera ci egzystencjalna samotność, pamiętaj, Bóg jest zawsze przy tobie. On ma w tobie upodobanie. Bóg ma zawsze dla ciebie czas i chętnie zagości w twoim życiu. Zaproś go już dziś.